Cześć tu Oluś i tatuś i dzisiaj specjalnie, bo mamy kokilus Zosia. Nie Samosia, prawda? Dzisiaj mamy specjalistkę od lalek, bo kręcimy drugi odcinek i to dzięki komu kręcimy. Zosia, czy ty wiesz, pamiętasz, dzięki komu kręcimy drugi, znaczy odcinek z Kukilus, a pierwszy z tobą? Best Toys. Best Toys! Sklep Best Toys przysłał nam najnowsze kukiluzy i dlatego specjalnie zaprosiliśmy specjalistkę od laleczek. Chociaż podobnież kukiluz jeszcze żadnej nie miałaś. Ale dzisiaj będziesz miała, bo wybierzesz sobie, którą będziesz chciała i ona jest dla ciebie. Cieszysz się? Tak. Ja myślę, że wybierzesz pewnie ten największy zestaw, co? Nie wiem. A ja wiem, a może ten tutaj, bo mamy tak. Mamy do otworzenia Tiffany z barem. Bistro. Tiffany z bistro. Mamy do otworzenia Wandę, która jest chyba eskimoską, bo zobaczcie, widzicie? Takie zimowe rzeczy, ciuchy ma. No, może na Antarktydzie mieszka, nie wiadomo. I mamy tutaj jeszcze, nie wiadomo kogo, bo jest 12 lalek i jest jedna rzadka, o właśnie ta VIP doll. Mogę zobaczyć? Już pokazuję ci. Wygląda jak zombie, albo trochę jak lepsza wersja Fiony ze Shreka. Tak. Pamiętacie? Zobaczcie, ona jest. Fiona 2, Fiona tak zwana Fiona laleczka Kukilus. Okej. Okay. Fiona 2.0. Słuchajcie, bo ty jesteś naszym gościem. Powiedz Zosiu, od której zaczynamy otwieranie? Od tej. Zosiu. Od tej, czyli zobaczymy, co nam się trafi. Zosia, czyń honory. Proszę bardzo, Zosiula, Panciula otwiera i co my tam mamy? Śmiało rozwalaj, pudełka są po to, żeby je rozwalać. Prawda, Olusiu? Oluś, powiedz coś fajnego. A właśnie, Oluś, skąd znasz Zosię? Z Rowi. Poznaliśmy się w Rowach, jak byliśmy w Holiday Park, był też filmik, ale na tym filmiku... A nie, był! Bo nie wiem, czy wiecie, jak zobaczycie starsze filmy, to Zosia już się kiedyś pojawiła. Patrzyła mi, to było 2 lata temu. 2 lata temu kręciliśmy z Zosią i jeszcze z innymi ja dziewczynami. Pamiętasz, jak się obraziłeś i wyszedłeś? Pamiętasz? Chyba wszystko, czy nie? Nie. Dobra, to odpakowuj, co tam mamy i prezentuj. Naklejki. Naklejeczki. Pomóż Olusiu też troszkę Zosi. A nie, tu już wszystko. Otóż zobaczymy, co za lala. Uwaga, bo mamy tutaj, ja pokażę, mamy tylko. Niestety nie ultra rzadka. Zobaczcie, tu są. Nie no, ją trzeba ubrać. Tu są te lale, które możemy trafić. Dlaczego ona ma jetpacka? Bo ma. Bo ma jetpacka, to jest może ogrzewający. Zobaczcie, lala wygląda tak. A pokaż, bo wiesz, jak się zmienia buźki. Tak, wiem. To pokaż widzom, tylko do kamerki. Mamy pierwszą. Drugą i trzecią, bo my ostatnio myśleliśmy, że są dwie, a są trzy rodzaje buziek. Zobaczymy, jak ona ma na imię. Ja muszę ją znaleźć. Co jest to? Valentino? Valentino? Valentino. Valentina, może tak być. Poczekajcie, zobaczymy, gdzie tu. A ty ją w tym czasie ubieraj. Olusiu, ty otwieraj kolejną pakę, bo szkoda czasu. O, ale fajny, zobaczcie naprawdę, jak jetpack wygląda. Nie wiem, czy to jetpack, czy to jest do po prostu ogrzewania. To jest kosmonauta. A, bo to jest kosmonauta, to co ja myślę? A, bo mi się pomyliło z tym, że tu jest zimowy, a ona jest kosmonautką. Do ogrzewania to by się jej przydał to. O właśnie, o jaki fajny bałwanek, ale zaraz zobaczymy. Musisz od spodu, dobrze, a ja ją cały czas próbuję znaleźć. Pomożesz mi, Zosia? Się zdjęły. Nie, bo to kosmonautka, tak? 5 minutes later. To jest ta. To jest ta. No, to jest ta. I teraz ją trzeba tu znaleźć. VIP Dolly. VIP. Emily. Ander. Bender. RM. Lily. Kelly. Sandy. Pipi. Lula. Gigi. Ander. Nie mogę jej znaleźć. A, bo to są z VIP-ów może. Nie, tu jest VIP, to jest VIP. Nie wiem. Nie znalazłem jej. Ale nie szkodzi. Może wy pokaż, pomożecie. Pokaż. Zobacz tutaj. A ja tu zacznę dalej ubierać, że paka jej założę. Taram, tam, tam, tam. A ten jetpack ona ma na tyłu na plecach. Poczekaj, chodź. Teraz ci pokażę.
Ona może jest już przebrana w tym, dlatego jej nie widzimy. No właśnie, nie, jakby była przebrana, to byśmy ją szybko znaleźli. To jest to, mamy. Ona. Czyli to jest Vipdoll? Nie, to jest Vipdoll. Vipdoll. Czyli Space Girls. Space Girls. To może na innej gazetce jest, tak? No ale nieważne, według ciebie ona ma na imię Valentina, bo ja jest na tej karteczce cały jej opis. Nie, to Zosia już, patrz, mocno tam, albo Zosia odwinie, zobacz, widziałeś? Tak. Super. Czyli mamy pierwszą Valentinę. A, o ja, no to załóż. Tylko jak to się zakłada? A, super, ale czadzior. Powiem ci szczerze, Olusiu, że te zabawki dla dziewczyn są trochę fajniejsze niż te zabawki dla chłopaków. Więcej rzeczy można z nimi zrobić. Prawda, Oluś? Tak. Te włosy, no. To daj ja może. Ja tutaj postaram się. Ja, ale czad. Zobacz. Jestem astronautką. I tak się prezentuje Valentina. Jedziemy z następną. Pokażmy. To jest, jak ona... Wanda. Wanda. Ma też trzyminki, ma taką trochę zziębniętą, ma uśmiechniętą i trzecie puszcza oko na Maroko. Chociaż ona jest gdzieś na Antarktydzie, to jak na Maroko. Ma takie oto buciczki. Ma kurteczkę zimową. To ja myślę tak, daj Zosia Olusiowi, niech on tą, a ty będziesz ogarniała tutaj kolejną lalę. No, otwieraj czyn honory, a tu twoja się ma na imię jak? Nie Wanda, to jest tamto Olek. Tiffany. Tiffany. Czyli mamy Valentinę. Valentina fajna. Fajny ten strój astronauta. Astronautki chyba. Astronautki czy astronaut? To się odmienia? Zosia, jak myślisz? Astronautki, tak? Astronautka jest fajna. To spełnią dziewczyno. Ekstra, ciak bajera, dobra. Sweet treats. Ok. Tu otwierasz. To. To takie nacięcia masz z tyłu. Przód jest bez nacięć. Znowu się przewróciła nam. Chyba jej nie dochodzi powietrze. Czyli to nie jest do latania, tylko tu jest. Produkuje w tym tlen, żeby skakać na przykład na Marsie. Największą. O, największą, poczekajcie. Zanim zaczniesz otwierać, to tu mamy cały ten sklepik, tylko to jest taki sklepo-bar, bo i lody można kupić, i ona tu coś robi na mikserze i tak dalej. Robi ogólnie ciastka, cake, muffiny i donaty sprzedaje. I uwaga, opień, co mamy tutaj? Tu mamy ulepszoną ladę. I lada wygląda trochę jak pianino, fortepian, jak klawisze. To tu stawiamy. Zapraszam. A ty ubrałeś? Dzień dobry, a czemu a nie kurtka? Mam nic? A kurtka? Tu. Daj, no kurtkę jeszcze. No synek bez kurtki. Oj, z czapką. Poczekaj, założę jej kurtkę. Ona ma kurtkę od razu z rękawicami, Olek, nie wiem czy widziałeś. No. Ale bramkarskimi? Nie, zimowymi, żeby jej nie było, paluszki jej nie marzły, wiesz? Dobra, tutaj wkładam. Dobra, to staraj tutaj, zobaczcie, ma ciasta. Poczekaj, już ci tam Olusiu oddaję, tylko się załóż czapkę i załóż te traki do chodzenia po śniegu, żeby nie zapadły. Jest kasa fiskalna, zobaczcie. Jest kasa fiskalna. Jest cake, czyli to, znaczy cake to torcik. I co jeszcze masz tutaj w tym zestawie? Masz mikser, to jest? Piekarnik. A nie powinna być lodu? Czego nie powinno być? Lodu? Lód jest, znaczy tu jest jeszcze tort. Nie, lada. Że nie, to nie, no tu nie ma jak stanąć, to po to jest pewnie. Oczywiście można się bawić, tu potem chować, żeby zamknąć. Tak? I to zestaw jest super. Ole, jeszcze ma piekarnik, zobaczcie. Jacie, normalnie otwieracie i pieczecie ciasta. Szadzior. Coś do rozsmarowania. Do rozsmarowania, czyli taka łapka, patka. A ty co tam masz, Olusiu? Oj, bo mi to spadało. Ale ubierzesz Olu swoją? A jeszcze jest miseczka. Ten zestaw naprawdę jest czaderski, co? Ja bym chciał. Ty byś chciał, ale pewnie Zosia go wybierze. Zosia. A tu się składa piekarnik.
Znaczy ja wiem, że się... A! Faktycznie, zobaczy. Ja ciuć ma. Tu wkładamy, wsuwamy ten piekarnik do tego. I mamy, ale można wsunąć, ale jak chcemy coś upiec... To jest prawdziwa gąbka. Jak chcemy coś upiec, to musimy wyciągnąć, bo zobaczy, ma tu indukcję normalnie. Ja cię, Czadzio. Poczekaj. Poczekaj, Olusiu. Dobra. Bo to możesz też wstawić tu. Ale Czadzio. Super, torty i tak dalej mamy. Jak tam ci idzie ubieranie? Olek, założyłeś coś? Nie, nie zakładaj jedno na drugie. Zakładam jej podwójne ubranie. Nie, nie zakładaj. Jest za zimno. A pokaż mi, Olusiu. Widzisz, jest nie za zimno. Pokaż mi, Olusiu. Założymy buciki i zobaczymy, czy ona na tym, na desce będzie śmigać. Mamy, pamiętasz, jak twoja dziewczyna się, Oluś, nazywa? Wanda. Wanda, Olusiu? Tak. Poczekaj, zobaczymy, czy ją tu w butach się włoży. I już tutaj mamy ten. Zaraz będzie Lala. A twoja Lala, pamiętasz, jak się nazywa? Ja? Moja? Zobaczcie, prezentuję Wandę ze zmarzniętą miną, która jeździ na deszce. Proszę, Lusiu, ona jest twoja. Na snowboardzie. Ej! Mamy oczywiście walizkę, którą możemy przerobić na szafę i wszystkie te rzeczy w niej pochować. A gdzie, Olusiu, wszystkie te rzeczy można kupić? Na Bestoys! Bestoys! Linki są w opisie, prawda? Prawda. Bestoys, już zaraz będzie strona, gdzie bezpośrednio na stronie będziecie mogli kupować i oni mają nie tylko laleczki, mają nie tylko sfinksy i zinksy i także inne różne zabawki. Ale te Cookie Loose wymiatają. Pokaż swoją. Która ma na imię? Tiffany. Tiffany. I pokaż jej buźki. Pierwsza. Druga. Tu też taka skwaszona mina. I trzecia. Uwaga. I trzecia. Ta-da, zakochana. I tutaj stawiasz ją i zapraszam. Ja mam teraz taki pomysł. Moje miny. No to pokaż swoje miny. Wejdź na krzesło. No wejdź na krzesło i mam taki pomysł. Ty będziesz stała za ladą. Taka. Olek podejdzie i będzie chciał loda, a ja poproszę coś innego, okej? Okay? Co zrobisz? I tak, Olusiu, ty jesteś pierwszym jej klientem. Oj! Tiffany, nie przewracaj się. A kim ja jestem? Ty jesteś na tą. Podjeżdżasz i chcesz loda, prosisz. Okej, okay, no to jedziemy z tą zabawą. Olek, podjeżdżaj. No dobra, podejdź. Zjechałeś ze stoku, podchodzisz. Dzień dobry, pani. Poprosiłbym kebaba z ostrym sosem. Wow, wow. Nie mam kebabu. Nie mam kebabu, mów, nie no, śmieszaj nam tu Zosi. Przepraszam, to Zosia powiedz. Przepraszam, mam tylko lody i ciastka. Przepraszam, mam tylko lody i ciastka. No to poproszę kebaba z lodami. Kebaba z lodami, powiedz okej, okay, moment. Okay. No dobra, i upiec coś, poczekaj tak, żeby było widać. Tutaj ciasto, ciak, bariera, tu coś. I z ostrym sosem, bo będzie mi gorąco. Z ostrym sosem, bo będzie mu gorąco. Tu zrobione. Tu ci przygotowuję. Ciak. I podane, proszę bardzo, ale najpierw money. Halo, proszę zapłacić. Ile? Proszę. Tiffany, ile kosztuje? Ej, nie, proszę nie rozrabiać. Nie, Olusiu, nie niszczymy. No. A pod 10. 10, zapłać. Może być, tutaj, ale nie, bo to w zależności, Olusiu, czy chcesz, czy nie, bo jeżeli możemy to schować pod ladą, tak jak pokazywałem, ale jeżeli tu też jest indukcja na górze, to jak schowamy to pod ladę, to nie upieczemy na indukcji, ale możemy mieć schowany piekarnik, tak? No. Dobra, zapłać, Olusiu, 10, Zosi. Biorę kartę, o Jezus, biorę kartę. O, ekstra, zabieraj swoje ciacho, znaczy swojego loda i taka teraz ja. Taka prawda, że zapłaciłem bez grosza, nara! Nara, trzymaj się! Hello, dzień dobry, bo ja właśnie wylądowałam, byłam w kosmosie i potrzebuję dużo cukru. Czy pani ma coś fajnego dla mnie? Mam. A co takiego? Ciasto. Ciasto. O, jakie piękne. Chyba to wciągnę nosem. Moje ciasto. Ej, proszę tutaj się nie awanturować. Czy dziewczynko, nie wolno bić innych dzieci. Tiffany się śmieje. Tiffany, mogę? Ile płacę, Tiffany? 10, proszę. Dziękuję. Lecimy. Idź sobie. Nie, tu jest jakaś awantura. Proszę zostawić tą panią. Halo, Oluś. Okej. Okay. Olek, pierwszy ty. Która z tych lal ci się najbardziej podoba dzisiaj?
Tak, moim zdaniem tak. Twoja snowboardowa, a okulary ma fajne? Pokaż okulary widzą też. A tobie, Zosiu, który zestaw, bo która lala? Na razie lala. Która ci się najbardziej podoba? Ta na razie. Ta na razie. A mi się podoba moja, czyli każdy ma swoją, mi ta z kosmosu. To tyle, bo zjedzą nas motyle, prawda? Pamiętajcie o bestość, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I trzymajcie się. Pomachaj, Zosia. Pa! Pa!